Kochane dzieci, czy wiecie, jak nazywa się najlepszy program na YouTubie? Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowej strefie gracza, z tej strony Krzysiek Piersa. I dzisiaj będziemy się zajmować jedną z najpopularniejszych karcianek gier kolekcjonerskich. Trzymaj się mocno, stołka! Przed nami szalona noc! Hearthstone, serdecznie zapraszam. Kolekcjonerskie gry karciane zawsze posiadały pewną mniejszą lub większą niszę. Można tutaj wymienić Pokémon Training Games Card, Yu-Gi-Oh! Czy chociażby Magic the Gathering, które zawsze cieszyło się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród turbonerdów. Jednak dopiero Blizzard ożywił ten typ gier na komputerze. Komputerowa to jednak za mało powiedziane, ponieważ w Hearthstone'a możemy grać zarówno na komórce, jak i na tablecie. Co tu dużo mówić, Blizzard umie w gry. Od razu również wyjaśniam, Hearthstone to kolekcjonerska gra karciana, oparta o uniwersum Warcrafta. Oznacza to, że toczymy pojedynki za pomocą postaci i stworów znanych właśnie z uniwersum Warcrafta. Kolekcjonerskie gry karciane to gra, w której sami komponujemy talię, którą później gramy. Każda karta przedstawia zaklęcie, potwora bądź jakiekolwiek inne działanie, posiada swoje specjalne zasady, posiada koszt punktowy, tak zwanej many. Potwory również mają swoje statystyki, potrafią mieć konkretną liczbę punktów ataku, punktów życia i specjalne zasady. Na przykład w przypadku wezwania możesz wezwać jeszcze jednego stwora troszeczkę taniej, albo może on zaatakować od razu, może się on bronić. Zasad jest mnóstwo, jednak nadal gra jest, trzeba powiedzieć, niezwykle prosta. Możemy więc grać talią paladyna, łotrzyka, druida, szamana, wojownika i kilku innych różnych klas. Każda z nich ma specjalne, unikatowe karty umiejętności danej klasy, tak jak miało to miejsce troszeczkę w World of Warcraft. Dużo myślenia i dużo strategii. Muszę powiedzieć, że Hearthstone to dobra propozycja dla wszystkich stojących w kolejkach, zwłaszcza tych autobusowych, ponieważ runda w Hearthstone'a nie trwa dłużej jak 15 minut. W talii mamy tylko 30 kart, więc nie jesteśmy w stanie grać tym nie wiadomo jak długo. Każda tura jest ograniczona czasowo, maksymalnie do minuty, a nader wszystko, jeżeli wykorzystamy wszystkie karty i zapanuje impas na polu bitwy, można powiedzieć, to gra sama zacznie odejmować nam troszeczkę życia, aż wygra ten, który szybciej wykończy tego przeciwnika. W naszym interesie więc jest jak najszybciej pokonać wroga. Hearthstone ma bardzo proste zasady, dlatego po rozegraniu podstawowego samouczka będziecie mogli już przejść do normalnych trybów rozgrywki. Po pierwsze, pojedynek. Jest to, można powiedzieć, najbardziej standardowy tryb, bo kiedy stworzymy swoją talię tak, jakbyśmy chcieli, żeby ona wyglądała, możemy się zmierzyć z innymi żywymi przeciwnikami, sprawdzić tą talię po prostu w boju. Jeżeli wygramy 3 gry, dostaniemy 10 sztuk złota. Ponadto granie w trybie pojedynku podnosi naszą rangę, a za nią również możemy dostać niemałe nagrody. Po drugie, arena. Bardzo ciekawy tryb, w którym mamy do wyboru 3 karty i wybieramy jedną. I tak w sumie 30 razy, aż skompletujemy pełną talię z losowych, można powiedzieć, kart. Bardzo ciekawy tryb, który pozwala nam również zaznajomić się z działaniem wielu kart i rozpoznać się w nich. I tutaj w trybie areny również nagrody są bardzo ciekawe, kuszące, można powiedzieć, żeby jednak wziąć w tym udział. Mamy również dzienne zadania. Dzienne zadania motywują nas do tego, by grać jak najwięcej i jak najczęściej oczywiście. I skupiają się na poznawaniu gry, można powiedzieć. Dostajemy losowe zadania w stylu wygraj 3 rundy wojownikiem, wygraj 3 rundy druidem, pokonaj 50 stronników, czyli można powiedzieć potworków, których wystawiają na nas przeciwnicy i tym podobne. Wady? Niestety, jeśli chodzi o gry kolekcjonerskie, to Hearthstone dużo nie różni się od Magic the Gathering. Tylko początek jest sielankowy, przyjemny i zbalansowany. Jeżeli ktoś patrzy na Hearthstone'a pod względem casualowym i chciałby zostać mistrzem, to niestety mam złą wiadomość. Tutaj rządzi brak życia
i portfel. Żeby wygrywać w Hearthstone na wyższych poziomach rankingu, musimy mieć naprawdę dobre karty, a co za tym idzie, musimy za nie zapłacić albo naprawdę dużo grać, żeby zdobyć dość złota i kupić je za walutę gry. Więc nie ma prostszej metody jak wykupienie kilku paczuszek z kartami albo nawet konkretnych kart. Bo koniec końców w kolekcjonerskich grach karcianych niejednokrotnie strategia nie ma wiele do czynienia, a szczęście i dobre karty w talii. I zarówno magikowcy, jak i Hearthstone'owcy możecie bronić, że to strategia, że tam wygrywa ten, kto myśli, że to wszystko zależy od kompozycji, ale tak naprawdę, jak tobie nie podejdzie karta, a tamten w trzeciej rundzie rzuca tobie na ryj 3 legendarne karty, no to sorry, jak masz z tym grać? Pamiętam, że kiedy grałem w Magic the Gathering, na Allegro mnóstwo było kart, które miały naprawdę srogą kwotę, około 100, 200, nawet 300 zł i były to karty must have, które musisz mieć w swojej talii, żeby jako tako dobrze grać. Toć jak mam wygrać z typem, który rzuca legendarne karty w trzeciej rundzie? No prośba, ja do niego z murlokami, a ten mi tu Naxxramas jakiegoś, Naxxramas, Naxxeroth. I niestety widzę podobne zjawisko w Hearthstone'ie. Są karty, które można powiedzieć robią nasz deck. Są karty, które są po prostu świetne i gracze są gotowi płacić prawdziwymi pieniędzmi, grać jak najdłużej, byle tylko je zdobyć. Jest to jednocześnie bardzo ciekawy sposób spędzania kilku wolnych chwil. Jednocześnie obronić muszę, że w Hearthstone'ie faktycznie miło upływa czas, bo te gry na poziomie casualowym oczywiście są naprawdę fajnie i przyznaję, czujemy niemałą dumę w momencie, kiedy uda nam się wykombinować fajną strategię za pomocą tych kart, uda nam się ułożyć ciekawe zestawienie, w ciekawy sposób to ułożyć, zobaczymy, że to faktycznie funkcjonuje, to ciepło się robi na sercu. Co niestety nie zmienia faktu, że gra piekielnie uzależnia. Ponad 10 lat doświadczenia z cyfrową kokainą sprawia, że Blizzard jest absolutnym mistrzem świata w uzależnianiu innych graczy. Zawsze znajdzie się dodatkowa karta, zawsze znajdzie się dodatkowy pakiet, co jakiś czas wychodzą dodatki do gry i zawsze brakuje nam jeszcze troszeczkę do tej najbardziej wyjątkowej karty, które i tak cały czas wychodzą nowe. Byśmy musieli naprawdę grać dzień w dzień, non-stop i przeznaczać na to masę kasy, żeby mieć tą talię wymarzoną, świetną, najmocniejszą. A to wszystko po to, by wyciągnąć od nas jak najwięcej krwi i monet. Jeżeli chcesz grać casualowo, dla rozrywki, to polecam Hearthstone'a jak najbardziej, bo ta gra faktycznie wtedy daje nam masę przyjemności. Jeżeli jednak chcecie zostać mistrzem, sprzedajcie nerkę i zabonkrujcie się w piwnicy. W sumie, jeżeli interesujesz się kolekcjonerskimi grami karcianymi, to chyba już nawet polecałbym turbonerdowego Magic the Gathering, bo tam przynajmniej wychodzisz z domu, widzisz drugą osobę, widzisz innych ludzi, rozmawiasz, masz interakcję społeczną, a tutaj niestety siedzisz, można powiedzieć, zamknięty dalej przed komputerem, klikasz, i nie widzisz swojego przeciwnika. Jasne, możesz grać ze swoimi kumplami, możecie zmierzyć się, kto jest lepszy w Hearthstone'a, oczywiście, zgadzam się, ale w Magic the Gathering jednak spotykasz tą osobę na żywo, tutaj twoim przeciwnikiem, w metaforycznym sensie oczywiście, pozostaje monitor. Obecnie toczy się wielka batalia pomiędzy Hearthstone'em i naszym rodzimym słowiańskim gwintem. Która karcianka wygra bitwę o niewinne dusze graczy? Trudne pytanie. Podsumowując samego Hearthstone'a, jest to gra niebezpieczna. Fajna, ale niebezpieczna. To wszystko w dzisiejszej strefie gracza. Jak widzicie, udało nam się wrócić wreszcie do starego trybu recenzowania jednej gry. Mam nadzieję, że wam się podobało. Niedługo będę zamieszczał kilka informacji na temat trenera marzeń, między innymi na temat przedsprzedaży, dlatego śledźcie kanał i śledźcie Facebooka. Z mojej strony to wszystko i jak zawsze na razie, do zobaczenia i do usłyszenia.